jesteśmy bezpieczni. Robert Truchała na KSW 60. Jakieś zastępstwo? Czemu w ogóle Cię widzimy tutaj? Cześć, witam wszystkich. Tak, ja już przyjechałem tutaj na zastępstwo. Jakby ktoś wypadł, to jestem gotowy. Czyli co, wchodzisz za Phila de Vries albo Tomka Norkuna do walki wieczoru? A to Pudzian się nie bije? Ale wchodzi tylko jak Nikola będzie walczył. A to serio Pudzian się nie bije? Nie. A dobra, nie, no to ja mogę wejść za Norkuna do de Vriesa. A tak już na poważnie, jutro dwa pojedynki w kategorii piórkowej. Czy będziesz się z uwagą przyglądał, szukając tam ewentualnie swojego przyszłego przeciwnika? Jutro, przepraszam, w sobotę. Tak, oczywiście, będę się bacznie przyglądał pojedynkowi na pewno Kaczmarczyk Sobiek. No i zobaczymy, nie, jak to będzie. Nie mam swojego typu, kto może wygrać. Na pewno będzie to super walka. I będę czekał na zwycięzcę. Ja mam takie materiały jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz z wieczoru walk, kiedy był pierwszy stardown, jeszcze ty nie byłeś w KSW, a Michał sobie nie debiutował, także ewentualnie, gdyby Michał wygrał walkę, to udostępnię zdjęcia do trailerów. Zgadzam się, oczywiście. Wiem, o którym zdjęciu mówisz i pozwalam ci. Roberto, to nie jest trochę tak, że ty jesteś takim final bossem właśnie tego starcia Kaczmarczyk kontra Sobiech i zwycięzca z tego pojedynku zawalczy z tobą? Wiesz co, interesuje mnie takie starcie, jeżeli zobaczymy, jak potoczy się ten pojedynek i deklaruję się, że mógłbym zawalczyć ze zwycięzcą tej walki. A porozmawiajmy teraz też o tobie. Dwie walki w KSW, dwa poddania. Jak ty się czujesz? Czy się spodziewałeś, że, tak jakby rok wcześniej, że rok później będziesz w tym miejscu, będziesz po dwóch zwycięstwach, mocnych zwycięstwach w KSW? Nie no, ja się w ogóle kompletnie nie spodziewałem i tak powiem szczerze, że 4 lata temu to pierwszy raz jechałem na Almę i teraz jestem w tym miejscu i to wszystko ciężką pracą. I to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, że tak się stało. Ja super bardzo się cieszę i oprócz tego, że jestem tutaj w tym miejscu, no to udało się być też dwa bonusy za poddanie. No nie spodziewałem się i bardzo, bardzo się cieszę i motywuje mnie to do dalszej pracy i cały czas jestem na treningach, cały czas daję z siebie wszystko, żeby stawać w tym oktagonie i no i dawać z siebie wszystko. Dawać dobre walki, żeby się podobało i widzom i żeby się spełniać. No dobra, po dwóch takich imponujących występach, dwa poddania i to pierwsze to już w ogóle było w genialny sposób, bo to na sekundę przed końcem, potem znowu urwaj skrzydło Barzantowi. Czy to nie jest tak, że teraz trzeba kuć żelazo, póki gorące, jak najszybciej wracać do klatki, choćby po trzecią balachę? Taki jest plan, teraz cały czas jestem w treningu i no chciałbym zobaczyć przed wakacjami, jeżeli się nie uda przed wakacjami, to nie wiem, wakacje, po wakacjach, no jak najszybciej się da. A myślisz powoli o tym pasie KSW? Oczywiście, to no, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem tutaj na backstage'u, no to już mi się trochę zamarzył taki pas. Ale to wszystko wiadomo, na spokojnie, idę małymi kroczkami, tak jak to wszystko robiłem do tej pory. To zdawało test i przy tym zostaję. Tak mogę teraz zauważyć po Twoim zachowaniu, jak po raz pierwszy debiutowałeś, to widać było, że byłeś trochę stremowany, bo to jednak szybko przyszło, byłeś młodym, dalej jesteś młodym zawodnikiem, ale największa organizacja MMA w Polsce, teraz przychodzisz tutaj, bije od Ciebie taka pewność siebie po tych dwóch zwycięstwach i jak sam mówisz, przyglądasz się już potencjalnemu rywalowi, który w sobotę, który z nich wygra, to będzie potencjalnym Twoim rywalem. Czy faktycznie tak jest, że po tych dwóch zwycięstwach poczułeś się bardzo pewnie? Czy wiadomo, jakoś tam pewność siebie wzrosła, ale dalej... Ja nie mówię o pewności takiej sportowej, że teraz nie wiadomo, wchodzisz i będziesz wszystkich pokonywał, tylko takiej właśnie medialnej stabilizacji, że nie czujesz już tremy przed wywiadami, przed całym tym imidżem tutaj KSW. Tak, no pamiętam, przypomnę sobie te pierwsze wywiady, to dramat, nie mogłem siebie oglądać, a teraz już jest lepiej i jakoś to można oglądać, więc jest spoko. Na pewno jakoś tam obycie przed kamerą wzrosło, no i co, no wiadomo, każdy wywiad będzie coraz lepszy, no nie, więc na pewno ta pewność urosła. Już teraz wchodzisz na kozaka, a powiedz mi, a jak z Twoją rozpoznawalnością, no, bo na pewno się zwiększyła po tych występach w KSW. Tak, zwiększyła się, odczuwam to nawet nieraz w mieście, ktoś zapyta mnie o jakieś zdjęcie czy piątkę. No jest to super, no bo jednak motywuje to, no nie? Nie powiem, że nie. No więc fajne uczucie, no nie? Że ktoś Cię rozpozna, że ktoś doceni to, co robisz w tym oktagonie i ja na to tyle pracuję, więc to też jest fajne, nie? Wsparcie od fanów. Zapytam Cię o jeszcze jedno starcie, które będzie w sobotę w kategorii piórkowej, Krzysiek Klaczek kontra Wojto Barborik. Czy tam może masz już swojego faworyta? Ja jestem, ja kibicuję Polakowi, no nie? Ja, jeżeli walczy Polak, no to zawsze jestem za Polakiem, więc na pewno będę Krzyśkowi dopingował.
No i też będę się bacznie przyglądał temu starciu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.